9. edycja Narodowego Czytania Literatury 2020 pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej. Wybrane fragmenty dramatu Juliusza Słowackiego Balladyna czytają dla Państwa pracownicy Polskiego Radia Rzeszów. Akt pierwszy, scena pierwsza. Kirkor Adam Głaczyński, pustelnik Janusz Majka. Las blisko jeziora Gopła. Chata pustelnika. Godzina 6:07. Rady zasięgnąć warto u człowieka, który kryje się w tej zaciszy leśnej. Pobożny starzec ma jednak w rozumie nieco szaleństwa. Ilekroć mu prawisz o zamkach, królach, o królewskich dworach, to jak szalony od rozumu błądzi. Miota przekleństwa, pieni się, narzeka. Musiał od królów doznać wiele złego i z owąd został przyjacielem gminu. Kto tam? Kirkor! Witaj, synu. Czego chcesz? Rady. Zostań pustelnikiem. Gdybym podstarzył 10. krzyżykiem, może bym w smutne schronił się Dąbrowy, ale ja młody, pan czterowieżowy. Przemyślam dzisiaj, jakby się ożenić. Porać mi starczy. Lat 20 z górą, jak żyję w puszczy. No cóż stąd? Więc ocenić ludzi nie mogę, ani wskazać, którą weźmiesz dziewicę. Te, co rozkwitały z dzieciństwa pączków, gdyś ty żył na świecie, są dziś pannami. Czerwony li biały pączek na róży. Taka będzie róża. Przypomnij niegdyś najpiękniejsze dziecię, białą jak w ręku anielskiego stróża kwiat liliowy. Niech jej słowik śpiewny zazdrości głosu, a synogarlica wiernością zrówna. Gdzie taka dziewica? Wskaż mi, o starcze. Mówią, że królewny słyną wdziękami. Nieba to ród węża. Żona zbrodniami podobna do męża. Córki do ojca, a do matek syny. Jak w jednym gnieździe skłębione gadziny. O Bóg daj piorun. Nie przeklinaj! Amen. Tu scena się urywa, gdyż czasu nam ubywa. Już za godzinę następna na falach będzie dostępna.